Siemanko, z tej strony Sebol. Widziałam jakiś taki wywiad na YouTubie, nie pamiętam kto to był, że ktoś tak maseczkę nosił. To już lepiej było zdjąć, ale zdejmijmy. Fan widz o Niku, czwarty tydzień Balangi podsunął pomysł na odcinek, bo ogólnie to ja nie powracam tak na kanał do częstych filmów, ale jak coś jest, to mogę coś nagrać. Sebol, opowiedz kiedyś, jak zaraziłeś się muzyką rockową. Jestem ciekaw, ponieważ to nie jest muzyka twojego pokolenia. Zacznijmy od tego. Ja bardzo żałuję, że nie urodziłem się w tamtych czasach, powiedzmy od lat 70. do 90. W 91. się urodziłem, no ale w całe 90. lata to co ja mogę pamiętać? Coś tam mi puszczali rodzice, ale była taka piosenka takiego zespołu dziecinnego. Tam wokalistka chyba miała 13 lat, czy tam najstarsza chyba miała 16, a reszta była poniżej 15 chyba. I śpiewała coś tam, że ja żałuję, że nie urodziłam się w tamtych czasach, coś takiego w tekście, a refren był glany, bandany, czarne kapelusze i punk rock na uszach. No właśnie, lata 80., 90. Przeważnie w Polsce, ja tam nie mogę wam dużo powiedzieć, bo ja się nie urodziłem. Tam nie mogę wam powiedzieć o komunie, bo co ja mogę powiedzieć? Ja mogę od mojego taty popytać, on mi coś opowiadał w ogóle. Opowiadał mi taką rzecz, że to godzina policyjna, to wy wiecie, że było. Ale że kiedyś to było tak, że nie było czegoś takiego, że mogłeś siedzieć w domu. Tylko jak nie pracowałeś, to cię nie wiem, policja czy tam milicja zgarniała. Tam kto tam. On mi mówił: i do pracy. Się przestraszyłem. To strach jest trochę. Ja to się boję w takich piwnicach. Strasznie. Ja to nagrywam, ale ja tak się boję, że z chęcią już tam spieprzył, bo a wiadomo, czy tu nie wyskoczy coś zaraz. Taki człowiek ma myśli z horrorów czy z czegoś. No ale lata 80., 90., bo 70. to trochę za wcześnie, ale tak powiedzmy od 80. do 90., te lata 80. i 90. całe. To był czas właśnie, głównie królowała muzyka taka właśnie punk rock, rock. To były czasy właśnie, gdzie powstawały zespoły takie jak właśnie Lady Punk 81, Jam jeszcze wcześniej powstał, bo Jam 79, byłem na 40 urodzinach w 2019 roku. Lady Punk, Jam, Perfect, Budka Suflera, takie zespoły jak Manam, Oddział Zamknięty, Lombard, TSA, Turbo. Legendy polskie, klasyki. Może paru zespołów nie wymieniłem, ale parę zespołów, ale dużo ich było naprawdę. A, Tilaf na przykład, Monik Staszczyk. I to były takie zespoły, większość z nich właśnie śpiewała takie piosenki właśnie, albo na przykład Kult, Kazik. Kazik często śpiewał w swoich piosenkach właśnie tematy polityczne, o czasach starych, o na przykład Bruklińska Rada Żydów jest super utwór, ale on właśnie klimat taki właśnie 89, o wolności śpiewa, o okrągłym stole, takie te wiecie. Nic wam nie powiem, bo ja nie urodziłem się w tych czasach, to ja mogę sobie film obejrzeć jakiś historyczny, ale nie oglądałem teraz akurat dawno, aktualnie, więc. I te większość zespołów to śpiewało właśnie o systemie, o tym wiecie, o komunizmie, o tych latach właśnie, o 89, tam są piosenki Czerwiec chyba 89, ktoś śpiewał, nie pamiętam już, był jakiś zespół. No i właśnie żałuję, bo wiele z tych zespołów albo wokalistów i wokalistek niestety już nie ma z nami. Świeć Panie nad ich duszą, niech im będzie lepiej tam. Z tego co żałuję, to tak, żałuję, że nie mogłem, nigdy nie byłem na koncercie Jamu z Ryszardem Riddlem, jak żył. Na pewno Czesława Niemena żałuję, chociaż on zmarł stosunkowo, nie jest tak dawno, bo lata 2000, wiecie, 2007 chyba, jak dobrze pamiętam. Tadeusz Nalepa 2000, jak dobrze pamiętam, 2007 też chyba. 2007, a Niemen może 2005, sorry. W 2001 roku
odszedło dwóch wokalistów. Jeden z zespołu Republika, Grzegorz Ciechowski, a drugi z zespołu Chłopcy z Placu Broni. Ciechowski to wiadomo, chyba zawał serca miał, z tego co dobrze pamiętam, a Wojtek Łuszczykiewicz to jest... nie Łuszczykiewicz, dobrze mówię? Nie. Dobrze mówię Łuszczykiewicz, bo jeszcze jest drugi Łuszkiewicz, chyba ten z tego z wideo zespołu. Bo myślę, że mi się pomyliło. Wojtek Łuszczykiewicz chyba, teraz dobrze. I to były czasy właśnie zespołów takich właśnie. A jeszcze kto tam jeszcze z tych, co żałuje? No nam mówię, Niemen, Manam. Byłem na koncercie Kory, ale już po zespole Manam w 2013 czy 2011 w Stodole byłem. Z Trasa Ping Pong, tam płytę co wydał. Po tylu latach byłem, ale tak to żałuję. Tyle gwiazd, no. Tadeusz Nalepa, Breakout. Mira Kubaśnicka, też zespół Breakout, też nie żyje. Sporo jest takich gwiazd, których żałuję. I żałuję tych czasów naprawdę, ale jak to się w ogóle zaczęło, że muzyka rockowa? Od czego się zaczęło w ogóle? Bo starych czasów to ja mogę żałować, ale no niestety. Urodziłem się w 91, no. Nic nie poradzimy, no. Cieszmy się, że w ogóle, że jestem, bo mogło mnie nie być, jak wiecie, z historii. Mamuśka opowiadała historię. Teraz chcę wam tak powiedzieć. Jak to się zaczęło, że muzyka rockowa? Zaczęło się to tak, że bo na początku muzykę, jaką słuchałem, to było takie właśnie to, co teraz śpiewam właśnie, czyli od kolegów tam hip-hop, rap i nawet te hip-hopolo, co nazywali to disco polo z hip-hopem, takie jak Liber, Doniu. Kupywałem często gazetki w takich gazetach jak Bravo, nie wiem, czy pamiętacie. Chyba są takie jeszcze. Popcorn na pewno już nie ma, ale Bravo chyba jeszcze jest. Bravo Sport na pewno jest, ale zwykłe chyba jest jeszcze. Nie kupuję, to nie wiem. Bravo, Popcorn, tam były takie różne składanki, na przykład Mleko, Zespół, Łapy, Łapy, Cztery Łapy, Peja. Tak jak wam mówiłem kiedyś z moim kolegą, co się zatrzasnęliśmy w moim mieszkaniu, u mojej mamy teraz, co mieszka. Bo nie można było z drugiej strony otworzyć, to musieliśmy kolegę drugiego wzywać. Dobrze, mieliśmy krótkofalówkę. Mieliśmy takie walkie-talkie, krótkofalówki i akurat tak daleko było, my byliśmy tu, a na przykład, no nie będę wam dał przykładu, żeby nie podawać, gdzie mieszkamy, tylko kawał drogi to było, ponad kilometr chyba nawet, nie wiem, i lepiej nawet chyba. I tam wtedy puściłem tą Peję z tej płyty składanki, reprezentuje biedę. Swego czasu to na pamięć znam ten tekst, chyba do tej pory znam. A jak, może tak powiedzmy na pamięć, bo kiedyś bardziej na pamięć. 1,8L jak zapomnieć, na pewno znam na pamięć. I jak puściliśmy tą wiązankę na końcu tej piosenki, tam jest ta meta wkurwiające, coś tam frajerzy. Na tych głośnikach, co kiedyś miałem takie, pamiętacie, takie duże. To brat tego kolegi poszedł strzelić z ucha do jego mamy, że my słuchamy takiej muzyki, tam straszne przekleństwa są. I moja mama przyszła do domu, nawet nie sprawdzała tej piosenki, nic, tylko wzięła tą płytę w ręku, jedną ręką czy dwoma zgięła, połamała. A mój tato mówi, szkoda, bo tam Łapy, Łapy, Cztery Łapy, fajna piosenka była. A potem pamiętam właśnie te lata, właśnie tam 2000 ileś powiedzmy. To na pewno był 2004, musiał być, bo płyta, którą pierwszą zacząłem słuchać, to była z 2004, więc to mógł być rok 2005, 2006. Pamiętam, była u mnie taka koleżanka, która mieszkała tutaj koło nas. Nie mówię, że tutaj, tylko tam w tym mieszkaniu drugim mieszkała. Teraz nie mieszka akurat, bo rodzice mieszkają, a ona za granicą jest. I ona przychodziła do mnie, czasem tam pograliśmy w jakiegoś Gęboja czy coś tam, czy pogadać sobie tak. Jak to dzieci, wiecie. No i mój brat się pyta, ten kuzyn, co wam opowiadałam ostatnio. Chyba na kanale Sebo TV coś opowiadałam o tym. Albo tutaj, chyba nie, tutaj chyba opowiadałam. W jednym filmie. I ten kuzyn mówi tak do mnie, czy tam brat cioteczny mówi, słuchaj, czy chcesz płytę Green Day American Idiot? Bo mi kolega nagrał dwie. W MP3 chyba nagrał w formacie. Tak, to był MP3.
Czy to zwykły był format na płycie? Może nie MP3? No, nieważne. Na płytę nagrał Amerykanin, miał dwie. Mówię, no, no to mi daj. Chętnie. I zacząłem słuchać. A skichnę chyba. Dziękuję. Jakby ktoś powiedział na zdrowie, pewnie tak było. No i, no i brat się pyta, czy chce tą płytę. 2005-2006 rok, coś takiego. Ja mówię, no, no chętnie. I zacząłem słuchać i mówię, to jest to. Mówię, jest gitarka, jest perkusja, są solówki, są jakieś te riffy fajne. Solówki, przygrywki, zagrywki są. Jest wokal fajny. Mówię, tego mi brakowało w rapie, mówię, bo rap to też jest fajne. Jak jest przekaz dobry, to jest dobry rap, fajny. Ale tego mi brakowało właśnie, żeby była gitara, perkusja, instrumenty, fajne. No i od tego się zaczęło, jeszcze pamiętam z moim kolegą tym właśnie, co opowiadałem wam, że się zatrzasnęliśmy, no to żeśmy, pamiętam, że na początku jeszcze jak miałem tą płytę Green Day, ale nie było jak słuchać, bo to było na, jeszcze nie miałem Discmana żadnego, to myśmy nagrywali, myśmy jakoś to nagrywali, nie pamiętam jak. Wiem, że Walkman ja miałem Sony, jeszcze mam do tej pory go, i tam żeśmy na kasetę taką kaseta magnetofonowa taka mała, wiecie. Taka mała, taka, co się wkładało do Walkmana. I tam żeśmy nagrywali piosenki z tej. Nie wiem, jak myśmy to nagrywali. Czy to w radiu było, czy to jak to nagrywaliśmy? Czy może miałem Discman? Nie, chyba nie, nie. Pamiętam, że na kasecie nagrywaliśmy utwory z tej płyty American Idiot Green Day'a. I niektóre mu się podobały, bo ten kolega mój głównie się tak skupia trochę bardziej, też chyba na rapie głównie, ale on słucha... Opowiedział, oprócz metalu to każdego. I Red Hot Chili Peppers słucha takiej muzyki rockowej i pokazywał mi dzwonnik chyba z Notre Dame, jak śpiewał ten Garou, że to jest muzyka, mówi. Ty tam się znasz, mówi. Ja mówię, ja wiem, tylko że ja nie przepadam jakoś za operą i za tym. On dużo słucha, naprawdę. Jam słucha tam. On, to nie, to tak jak ja, nie tylko że muzyki rockowej, ale głównie. Dlatego moje koncerty się na tym skupiają, głównie muzyka rockowa, coś takiego, ale też i disco polo. Moi rodzice mnie... Ja mógłbym wam większość piosenek Boysa albo Akcenta na pamięć prawie zaśpiewać, bo tak mi to się wryło. No i właśnie myśmy jakoś nagrywali tylko... Czy można jeszcze kupić płytę? Kto napisał? Można jeszcze kupić, spokojnie. Ale zaraz muszę nagrać na początku film. No i właśnie żeśmy... Od tego zaczęło się, od płyty American Idiot. Green Day. Nie mam oryginalnej tej płyty na CD, muszę kiedyś kupić. Żałuję, że nie mam tej płyty oryginalnej. Ale kupię, spokojnie. To był mój pierwszy zespół, który słuchałem. I potem właśnie pamiętam kiedyś, jak byliśmy... coś u nas było w domu, zaprosił mój tato, moją ciocię, mojego wujka i ich syna właśnie zaprosił. Pamiętam, myśmy byli w pokoju, mój tato siedział i w ogóle... I takim tekstem mój kuzyn mówi tak. Mówię, coś tam, bo myśmy potem też byli, ale to potem na koncercie, ale coś mówił takim tekstem, że przytoczę wam mniej więcej, bo to już dawno temu, ja nie mam takiej pamięci, ale że coś mówił o Queenie zespołu. Ja zbierałem płyty zespołu Queen z tych gazet, to chyba z Wyborczej było, czy jakieś dodawane. Mam całą dyskografię Queena, w takich tych tam widzieliście na półce. I on mówi tak, ale to już nie to samo jest, mówi wujek, słuchaj, mówi, już nowy wokalista, bo tamten wokalista niestety nie żyje, Freddie Mercury, wiadomo, świetny wokalista, jeden z najlepszych wokali na świecie był. I on potem taki tekst wali, mówi, ale to jest tak samo jak z zespołem Jam, też nie ma Ryćka, już jest inny, to już inaczej brzmi. A ja mówię, co, zespół Jam w ogóle? I mówię, o co chodzi, mówię, Jam? I potem właśnie zacząłem szperać, że Jam, że nowy wokalista, że... Nie wiem, czy ja wtedy już znałem zespół Jam, czy dopiero właśnie poznałem, że takie coś jest. Nie pamiętam. Czy ja byłem zdziwiony na przykład, że jest nowy wokalista. Nie pamiętam, ale... I od tego to się właśnie zaczęło. Potem właśnie zacząłem szperać, potem przypadkowo dogrzewałem się, jak mój tato chciał, żebym nagrał mu na płytę jakąś muzykę starą. I znalazłem jakąś taką składankę, Złote Przeboje radio chyba, i tam były różne jakieś te... Tam były... zespoły takie, no tam jakieś UB40 chyba było, takie różne jakąś składankę tych, co on lubi, mój tato, takie reggae,
Tam były takie Meat Loaf, śpiewał też. No takie OND był zespół, bo mój tato bardzo też ich lubił. Lubi do tej pory, tylko mówię, wtedy mówię, że lubił. No i przypadkowo mój tato mówi, a weź mi ściągnij zespół Universe, jakieś piosenki. Ja mówię, i wpisuję, patrzę. Ale mówię do mojego taty, ty w ogóle wiedziałeś, że... Mówię, no jest taki zespół, mówię, ale ty wiedziałeś, że w ogóle Mirek Breguła nie żyje, ten wokalista? Znaczy powiedziałem wokalista, potem przeczytałem, że Mirek Breguła, na początku mówię, że wokalista nie żyje. Mówię, no, nie wiedziałam. Mówię, no, mówi coś takiego, no, co ty mówisz? Ja mówię, no pisze, że samobójstwo popełnił Mirek Breguła. 2007, dobrze mówię? Siódmy chyba, dobrze mówię. Ja bym się nie pomylił, bo, ale jak się pomylę, poprawić, proszę. I mój tato też nie wiedział, że Mirek Breguła, ten, że istnieje teraz ten zespół, bo tam śpiewa ten drugi wokalista. Też bardzo fajny głos ma, naprawdę. Ale Breguła, to był Breguła, wiadomo, legenda. I tam się właśnie od tego to zaczęło. Nie wiem, co ci mam opowiedzieć, że no jak się zaczęło. Od tej płyty właśnie, Green Day, American Idiot, pierwsza płyta. Potem polubiłem zespół Metallica. Kiedyś pamiętam, że mój brat, jak robił remont w pokoju, to wziął siekierą tam. Miał siekierę i rozwalał ten starą, no ścianę rozwalał, żeby było wiadomo, żeby na nowo namalować, to tynk zwalał, czyli tą ścianę, tą starą farbę, ten tynk. I napisał, pamiętam, na ścianie napisał Metallica, tak zrobił. M, czyli tak zrobił. Tak uderzył, tak, było M. Potem tak, trzy kreski, to jest E, takie na bok. Potem T zrobił, uderzył i Metallica wyszło. On potem, pamiętam, że słuchał, jak ja słuchałem Metalliki, zacząłem słuchać, bo on, na początku to właśnie Green Day, potem Metallica. Potem pamiętam, że on mówił, a ja już Metalliki nie, ja już słucham zespołu Manowar. Nie wiem, czy znacie taki zespół. Takie, tacy członkowie z długimi włosami, takie. Ja tam jedną piosenkę ich kojarzę tylko, bo kiedyś mój brat mi składankę dał, właśnie ten kuzyn, i tam była właśnie na składance piosenka Warriors and the World, coś takiego. Nie wiem, tytuł Warriors of War, coś takiego, zapomniałem tytuł. Warriors War, coś tam. Często na koncertach grał też to. I on mówi, że ja to już Manowar, coś tam. I no i od tego się zaczęło. Metallica to tak... Jedyny zespół, który lubię z muzyki metalowej, tak głównie. A czy tam jeszcze lubię na przykład AC/DC posłuchać, bo też się wkręciłem potem, bo potem jeden z moich wujków, no niestety już też świętej pamięci, ale też mówił, że nie wierzyłem, mój kuzyn mówi tak, mówi, a myślisz, że wujek nie zna takich utworów jak Guns N' Roses, AC/DC, mówię, jakoś nie wierzyłem mu, a potem mówi, no przez nami, pokazy, i tam coś tam zaczął mi tak niby śpiewać, coś tam, że wie, takie coś pokazywał, że bum, dam, 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 jakoś tak robił. Także wiecie, ja głównie muzyka rockowa. I tam, jak wam mówiłem, mój tato bardziej muzyka disco polo, tak bardzo lubi, ale to nie znaczy, że nie lubi innych zespołów, bo tak, disco polo powiedzmy jest, no i disco polo, Italo Disco to jest taki numer jeden jego, ale potem i Bain bardzo lubi strasznie polski rockowy zespół. Też bardzo lubię ją. I Dire Straits, i Genesis, Phil Collins, to są... I Enigma lubi bardzo zespół. Właśnie to jest taka muzyka bardziej tamte, to takie bardziej... Jak Sandra i te inne, to takie bardziej Italo Disco właśnie. No ale od tego się zaczęło właśnie, że taka muzyka mi bardziej przypada do gustu niż hip-hop. Potem zrezygnowałem całkiem z hip-hopu, nie słuchałem. Głównym moim hip-hopie jest tak, że ja głównie tylko słucham P.I. i Hemp Gru, bo Hemp Gru to niedaleko mnie było. Też z Warszawy są. A Peja to uważam, że dla mnie to Peja robi za wszystko. Nie muszę słuchać innych raperów. Mnie Peja wystarczy. Dla mnie to Peja zawsze był taki polski Tupak. Kiedyś go nazwałem z kolegą. Czy to kolega go nazwał? Nie pamiętam. Że to polski Tupak taki jest. On dla mnie teraz też wydaje płytę Ricardo kolejną. W tamtym roku chyba dwie wydał. To jest dopiero artysta. Wydał dwie płyty zaraz. Teraz kolejną wydaje zaraz. A tak będzie wydawał, to buchu, ile płyt będzie. A niech tworzy i tak. Pandemia, nie ma co, nie ma koncertów. Ale ogólnie chcę powiedzieć, że od hip-hopu całkiem odszedłem, a że nagrywam hip-hop, to już wam mówiłem, że tak, śpiewać za bardzo nie potrafię. Jak wam wrzuciłem Martwe Morze piosenkę, to tylko dzięki temu, że North Boy z tego wyciągnął ile się dało, naprawdę. Bo tak to by brzydko pewnie to brzmiało w ogóle. I tą Pijama Porno też tu trzeba krzyczeć, bo to akurat była taka polityczna i to były te czasy, gdzie ludzie tylko krzyczeli, że rząd to taka właśnie była akurat tekst na aktualnym czasie po prostu. To chciałem zaśpiewać.
Ale tak to ja nie mam głosu, więc stwierdziłem, że pora pójdę sobie po prostu, a co nie można. Taka ciekawostka, że może więcej będzie płyt dodatkowych na płytę nowych, takich nieznanych. Bo jest fajna, fajna piosenka, będzie to taka historia będzie, która będzie może w częściach różnych zaczyna, ale jest zajebista, wam powiem, naprawdę. Brzmi to świetnie, ale nic nie mogę nic pokazywać, sorry. To jest na płycie niespodzianka, więc nie ma co rąbka tajemnicy uchylać. Jak Norwój powie, że możemy coś uchylić, to uchylimy, bo nie ma co. Bo płytę tworzymy razem, nie tworzę tylko ja, żeby ktoś, bo ktoś tam mówi, że mógłbym komuś, no wiem, że mógłbym niektórym stałym widzom ten, nawet komuś wysłać płytę, no ale niestety ja nie tworzę tego sama, a jakbym sam tworzył, to pewnie to większość pewnie bym tam niektórym osobom wysłał po prostu. Ale nie tworzymy tego samego, a zresztą obydwoje chcemy zarobić, to jak mamy wydać coś, to lepiej zarobić, a nie. Ewentualnie może zrobimy konkurs na jedną płytę, to się zastanowimy, jeszcze rozmawiałam z nim, zobaczymy. Może konkurs na jakąś jedną płytę zrobimy. To było nie głupie na jedną płytę, tylko na jedną w razie czego, ale zobaczymy. Tak jak mówię, głównie punk rock, muzyka rockowa to jest moja domena. Bardzo lubię zespół Sex Bomba. Zapraszam was, bo niedługo będzie koncert Sex Bomba Farbenlehre. Nie darmowy, tylko płatny oczywiście, ale ma być w czerwcu. Jeżeli będę miał wolny, to się wybiorę, to może na kanale Sewol TV będzie transmisja. Albo na drugim kanale Ćwikłaszczanu, bo na tym na razie nie będę robił, bo blokują. To głównie Lady Punk blokowali, ale nie wiem, zobaczę, może na tym odpalę, ale lepiej Sewol TV mi się wydaje, to jest taki koncertowy kanał. No i dzisiaj o 23.30, zaraz niedługo, która jest godzina, będzie premiera koncertu za 10 minut ponad. Aerosmith będzie z 2017 roku, bo tam wrzucam. Dzisiaj wrzuciłem White Snake zespół, nie wiem czy znacie. Dla mnie jedna z najlepszych ballad to jest Is This Love. Tak jakbym miał, a jak miał sklasyfikować swoje utwory i zespoły, to wam kiedyś mówiłem, że na pierwszym miejscu u mnie z zagranicy to jest Scorpions. No, wokal Klausa Meina to jest coś wspaniałego. Jego ballady są tak cudowne, ten wokal jego. Ach. I najlepsza ich utwór to jest Send Me an Angel. O Aniu, Send Me an Angel to jest najlepszy utwór ich. To jest albo to najlepsza ballada, albo White Snake Is This Love. To są dwie ballady, które uwielbiam. Mogę tak klasyfikować. Scorpions, Metallica, trzeci zespół, to nie wiem jaki. Z zagranicy. Myślę, że Queen. To jest też wokal, to jest sztos wokal. A tak jak mówiłem, mam z wokalistów zagranicznych, to mógłbym sklasyfikować, że tak. Takie moje top 5, top 10, nie wiem, czy tak. W kolejności nie będę podawał, może kiedyś nagram oddzielny odcinek, ale z wokalistów, który mają najlepszy wokal, to tak. Klaus Meine, James Hetfield, inaczej powiem, żebyście wiedzieli, kto to jest. Klaus Meine, Scorpions. James Hetfield, Metallica. No, chrypiący głos, ale naprawdę fajny ma. Chris Cornell, zespół Soundgarden i jeszcze jakiś, zapomniałam ten drugi. Niestety świętej pamięci Chris Cornell. Myślę, że Chester, tylko nie wiem jakie nazwisko, jaki on miał, Chester Bennington, czy jak? Ten Chester z Linkin Park też. Najpierw popełnił samobójstwo Chris Cornell, a potem w jego urodziny popełnił, po nim, jak on popełnił samobójstwo, to potem były urodziny za jakiś czas tego i on popełnił też samobójstwo Chester. Posłuchajcie sobie Chris Cornell, jak śpiewa Nothing Compares to You, jak zajebiście wykonał, no i Billie Jean jest taka piosenka, ale bez obrazu, tam jest sam wokal tylko. Nie ma to z obrazem z koncertu, jest z koncertu jakiegoś, ale tak wykonanie, że myślę, że właśnie tych wokalistów, nie wiem kogo jeszcze mógłbym dać. Ciężej by było potem jeszcze coś wybrać takiego, naprawdę. To są moje takie, mówię wam, co mówiłem. Zaraz przyjdę, poczekajcie. No i co chciałem powiedzieć z polskich, z zagranicy wokali to nie wiem, ciężko mi też by było wybrać, ale jest parę takich, na przykład takie piosenki, które ciary mi na przykład przechodzą, to na pewno jest kurde, tak szczerze to wokalistek teraz ciężko mi tak przypomnieć sobie, ale są takie piosenki, które też ciary przechodzą.
A teraz ciężko mi wybrać, bo ja bardziej wokalistów słucham, zauważyłem. Wokalistki to tam na pewno Jennifer Lush, The Power of Love jest piękny utwór. To na pewno jest piękna ballada. I Am the Woman in Love to śpiewa ta Barbara Streisand też. Ciężko było wybrać, ale z polskich by było łatwiej, jeżeli chodzi o wokale, bo mówiłem wam, że w męskich wokalach, może kiedyś zrobię taki film oddzielny, to mówiłem wam, że moje top 3 to dla mnie, bo ktoś mówi, że Marcin Styczeń ma taki wokal normalny, nic wielkiego, a dla mnie jest, każdy ma swoje odczucia, dla mnie Maciej Balcar, wokalista Dżemu aktualny, świetny wokal, przepiękny, Marcin Styczeń i trzeci może być Piotr Czugowski, młody. Do tego można dodać tak, Artur Gadowski Ira, Seweryn Krajewski, piękny wokal, Czesław Niemen, cudowny wokal. Na pewno mogę was zaskoczyć, że podoba mi się wokal Marcina Millera z zespołu Boys. Myślę, że w dziesiątce mojej top 10 może by się nawet znalazł. Mimo, że to jest disco polo, on ma fajny wokal, naprawdę. On ma dobry wokal, tylko szkoda, że on disco polo śpiewa. Nagrali kiedyś płytę rockowe Boysy tam, że śpiewali piosenkę o Perfektu, Lady Punk. Jolka Jolka śpiewali, Budki, też fajnie. Na pewno bym tam coś wybrał spokojnie jeszcze z wokalistów. Na pewno Lemon ma piękny wokal, Igor Herbut. Znalazłbym coś. Jeżeli chodzi o damskie wokale w Polsce, to wiadomo, że Prym wiedzie na pierwszym miejscu. Dałbym, u mnie jest na pierwszym miejscu. Na top 3, ten nie wiem, na pewno jest tak. Na pewno najlepsze dla mnie była Edyta Bartosiewicz, no i Beata Kozidrak. Chyba Edyta była dla mnie wyżej, uwielbiam jej wokal, naprawdę. Edyta Bartosiewicz i Beata Kozidrak. Na trzecim nie wiem, kogo bym dał szczerze, ale mogę wam podać dalej już. Nie wiem, czy to będzie trzeci wokal, ale już tak leci po kolei. Na pewno piękny wokal ma tak. Edyta Górniak, mimo że ostatnio odwala coś tam o tej bzdury jakieś gada, zaczęła wariować, ale to nieważne. Na pewno Edyta Górniak ma wokal. Na pewno Irena Santor. Na pewno Ewa Farna miała wokal świetny, jak kiedyś byłem na koncertach. Na pewno Sylwia Grzeszczak ma piękny wokal. Agnieszka Chylińska miała zawsze piękny wokal też. Nie wiem, czy nie top 3 może ona była nawet Chylińska. Nie wiem, szczerze już potem to nie wiem. Jest dużo tych wokali, naprawdę takich polskich. Naprawdę, że można posłuchać. Uważam, że tak samo jak mówiłem, wrzuciłem ostatnio, nie wiem, czy znacie, Stanisława Celińska. Ona miała jakieś problemy alkoholowe i pojednała się potem z synem i z byłym mężem, bo był ślub chyba córki jej i wtedy się wszyscy spotkali. Były mąż i syn, byli na ślubie. Ona miała jakieś problemy alkoholowe i nagrała taki utwór Wielka Słota z Muńkiem Staszczykiem. No, najlepszy tekst o alkoholizmie, jaki w Polsce powstał i w ogóle, nie wiem, czy na świecie, bo ja nieraz słucham piosenek, to nieraz ja angielskiego słabo znam, coś tam wiem mniej więcej, ale nie wiem, który był taki alkoholizm, ale na pewno Metallica Master of Puppets jest o tym, jest o narkotykach, że to jest tam, że to zło, wiecie, o co chodzi, ale a i oczywiście w wokalach polskich to Rysiek Rydel też by był, bo on też ma fajny głos, naprawdę miał fajny. Drugi wokalista, czemu mi nie pasował. I co chciałem powiedzieć, i Wielka Słota, posłuchajcie sobie, Muniek Staszczyk i Stanisława Celińska. No. Kiedyś powiedział Glaca, że najlepszy utwór o alkoholizmie napisał Peja, ten Pozwól mi żyć chyba, Wódko, pozwól. Tam Pozwól mi żyć był tytuł. Ale mi się wydaje, że Muniek Staszczyk-Celińska jest lepszy utwór. Na drugim miejscu mógł być Pej tekst, ten Pozwól mi żyć, to jest super. Czy Pozwól żyć, coś takiego. A naprawdę, Stanisława Celińska ostatnio wystąpiła w koncercie takim maryjnym. Czy ktoś jest wierzący, czy nie, to ja polecam tak wam posłuchać, bo to, co ona zrobiła z piosenką Matko Najświętsza, to jest mistrzostwo i szapoba dla niej. Mistrzostwo to, co zrobiła. A tak zaśpiewała tą piosenkę, że... A ostatnio miałam taki moment, że tam byłem na pogrzebie i to idealnie pasowało, ta piosenka. Stanisława Celińska za późno trochę pokazała światu swój talent wokal. No ale to pomijam. To, że no, ale dobrze, że chociaż pokazała i jeszcze pośpiewać może trochę. Już tak ma 70 ponad lat. Dobrze, chociaż trochę niech pośpiewasz. Także tego. Głównie trzymam się w muzyce rockowej. Jak ktoś lubi takie piosenki. Czwarty tydzień Balangi. Ses, zapraszam cię na kanał Ćwikła Szczanem. Już to mówię cały czas. Nie wiem, czy ktoś w ogóle tam wchodzi na kanał. Subskrybuj.
Tam na kanale Ćwik Łaszczanym często robię koncerty. Teraz w sobotę będzie najbliższy, mi się wydaje. Bo weekend mam wolny, to w sobotę będzie najbliższy. Zapraszam. Jak odpalisz to cały i do tej pory dotrwasz, to zapraszam. Kanał Ćwik Łaszczanym. Już na filmiku ogłoszenie czy ogłoszenia parafialne. Tam masz linki do dwóch kanałów i do moich social media. Wrzuciłem te social media i te inne, żeby, bo ktoś może chce o płytę czy coś tam, żeby miał, albo pogadać to. Często nie gadam, bo w pracy jestem, ale jak mogę, to wtedy odpisuję. Dobra, trzymajcie się. Myślę, że coś powiedziałam. Jak nie do końca, to nie wiem. Po prostu to nie były moje czasy, tak jak mówiłeś, że to nie moje czasy muzyka, ale uwielbiam polski rock, naprawdę. Ja bardziej polską muzykę bardziej promuję tam na koncertach, trochę za granicę też, ale polska muzyka, bo jest naprawdę świetna. Trzeba promować Polski. Pamiętajcie, że dobre, bo polskie, jak to ktoś mówi. Nasze trzeba promować. Trzymajcie się, bo bateria mi pada już. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.